Młodzieniec źle się poczuł, więc wezwano do domu pogotowie. Gdy pacjent trafił do szpitala, lekarskie procedury przerwał nagle atak szału. Młody mężczyzna podczas badania lekarskiego zaczął zachowywać się bardzo agresywnie. Był bardzo pobudzony. W wyniku tego przewrócił aparat EKG, a także szafkę, na której znajdowały się ampułki do pobrania krwi oraz sak przewoźny i zniszczył te przedmioty. I tu skończyło się badanie i zaczęła interwencja. Teraz medycy potrzebowali pomocy, wezwali więc funkcjonariuszy policji. Mężczyzna ten podczas interwencji przyznał się policjantom, że tego dnia zażywał narkotyki. Dlatego też był bardzo pobudzony i zaczął się zachowywać bardzo agresywnie w stosunku do badającego go lekarza, a także do personelu medycznego. Wstępnie oszacowano straty na około 700 zł. Mężczyzna ten usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, będzie musiał naprawić wyrządzone szkody, a także nieodpłatnie pracować na cele społeczne. W tym przypadku recepta okazała się prosta i nieco zaskakująca. 18-latek potrzebował lekcji pokory, którą teraz przyjdzie mu odrobić. Na szczęście w wyniku jego popisu nikt z załogi personelu medycznego nie odniósł obrażeń.